Temat tygodnia. Dzień dobry, tu Łukasz Lipiński. Witam w kolejnym odcinku podcastu Tygodnika Polityka Temat tygodnia, a raczej wyborczy temat tygodnia, bo w kampanii wyborczej mamy specjalną formułę i poruszamy głównie, a w zasadzie wyłącznie tematy związane z kampanią wyborczą. A tym razem zajmiemy się językiem kampanii oraz tym, no, jaki on ma wpływ na to, co się wokół nas dzieje. A moją gościnią jest dr Małgorzata Majewska z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja może zacznę od takiego pytania ogólnego, bo już przed tą kampanią mówiło się, że to będzie najbardziej brutalna kampania z tych dotychczasowych, bo rzeczywiście stawka jest bardzo wysoka. Obecny obóz władzy no, ma się czego trzymać, że tak powiem, czyli posad, pieniędzy, spółek. Niektóre z też osób sprawujących władzę mogą się obawiać Trybunału Stanu czy innych postępowań. Czy z Pani takiej bezpośredniej obserwacji, czy nawet takiego, no, tego, że ta kampania gdzieś się tam toczy w tle, czy te przewidywania się sprawdziły, czy to rzeczywiście jest Pani zdaniem najbardziej językowo brutalna kampania III RP? To jest najbardziej zamknięta kampania w sensie zamkniętego języka, bo były brutalne kampanie, bardziej wulgarne, chamskie, jak sobie no, obserwuję tę kampanię już od lat. Natomiast zawsze jednak była jakakolwiek próba dialogu. To jest pierwsza kampania, w którym bardzo wyraźnie kluby wyborcze mówią do swoich wyborców i tą polaryzację, no szczególnie wobec dwóch głównych ugrupowań, widać w języku. Mnie, powiem panu szczerze, bardzo zaskakuje to, że nawet w tak ewidentnych sytuacjach i tak oczywistych, myślę na przykład teraz wokół tego, co się dzieje językowo, no względem zielonej granicy filmu Agnieszki Holland, jakby moje stanowisko etyczne jest oczywiste, natomiast językowo ani jedna, ani druga strona nie próbuje, ja bym powiedziała, zreinterpretować perspektywy rozmówcy. Więc i to widać w całej kampanii. I to mnie z jednej strony zaskakuje, z drugiej strony trochę to zwalam na jednak siłę mediów społecznościowych i na to, że zmieniła się struktura mediów, że jednak na przestrzeni tych iluś lat, jak obserwuję kampanię wyborczą, to już ponad 20 lat obserwuję, to kiedyś był większy jednak udział takich mediów, gdzie trudno było zdefiniować odbiorcę. W tym momencie, kiedy jednak technika trochę nami decyduje i te treści są bardzo mocno profilowane pod nasz prywatny profil, bardzo to widać w języku. Język zrobił się zamknięty, kody są hermetyczne i jest nieprawdopodobny przyrost neologizmów. Neologizmów na przykład? No na przykład teraz myślę sobie o tym neologizmie, który powstał Holandrzy, prawda? O sympatykach filmu Agnieszki Holland. Czy bardzo dużo takich wewnętrznych obraźliwych w obie strony, prawda? Ja myślę, że te neologizmy też mają związek z tym, że w mediach społecznościowych ludzie próbują uniknąć zablokowania przez algorytmy, więc myślę też na przykład o takich neologizmach, kiedy pisze się o osobach pochodzenia żydowskiego, Rzymianie przed rzeczką, to było już przed kampanią, ale teraz te zamknięte kody, bardzo na przykład nienawistne wobec narodu ukraińskiego, one też przywołują, a tutaj nie będę celowo cytować, żeby nie nakręcać tej spirali nienawiści, ale jak sobie wejdziemy na dowolną prawicową stronę, to widzimy bardzo mocne ruchy antyukraińskie, które po prostu w ten sposób konstruują językową narrację, że konstruują takie zamknięte kody. I wie pan, to jest trochę taki kluczyk. Jeżeli my wiemy, co dane słowo oznacza, to jesteśmy inni, to jesteśmy w tej grupie. Natomiast jeżeli nie wiemy, prawda, to jesteśmy poza. I tak jest ten język konstruowany, że on pozornie, ktoś może mówić o czymś zupełnie neutralnym, no na przykład o Rzymianach, tak, a de facto to może być bardzo mocno na przykład antysemicki, czy rasistowski, czy antyukraiński wydźwięk. Bardzo ciekawe, rzeczywiście no, pozamykaliśmy się trochę w różnego rodzaju bańkach, ale to też jest część jakby strategii takiej długofalowej Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u, który no, nie znosi czegoś jak taki teren środka, prawda, takie middle ground, takie coś, co nie należy bezpośrednio do jednego obozu albo do drugiego. Jarosław Kaczyński już woli jakichś ludzi przegnać do obozu wroga, niż żeby pozostało coś po środku. Wydaje mi się, że to nie tylko efekt jest techniki, ale też takiej no, strategii politycznej populistów w Polsce, prawda?
Ta strategia od początku była budowana bardzo jasno, prawda? Albo jesteś wy, albo jesteś poza. I cały jakby obóz pisowski i też około pisowski, no bo to nie tylko PiS, ale też umówmy się, cały ten dyskurs kierowany do społeczeństwa, on bardzo jasno zawsze, jeszcze przed wojną, wskazywał wroga. Dlaczego? Dlatego, że nam jest się łatwiej zjednoczyć w obliczu wroga. Tak nawet przed naszym spotkaniem zrobiłam sobie latarnika wyborczego i tam jedno z pytań dotyczyło tego, czy jestem za tym, żeby zwiększyć nakłady na broń w Polsce. I tak sobie myślę w kontekście tego na przykład, co pokazuje TVP, ciągle te czołgi, te różne marsze, prawda, i taka gloryfikacja żołnierzy i cała taka narracja też teraz anty-Agnieszka Holland, dotycząca my, nasz świat, nasze bezpieczeństwo. I proszę zobaczyć, że tu jest bardzo silnie wykorzystywana metafora rodziny, tak, prawda? Bo ci z zewnątrz przyjdą i zgwałcą nasze dzieci, prawda? I teraz no, nie ma takiej możliwości, żeby metafora rodziny, w której uruchamia się najbliższych członków rodziny, nie uruchamiała emocjonalności w języku. Nie ma takiej możliwości. Jarosław Kaczyński i cały obóz pisowski wykorzystuje to absolutnie. No, trudno mi przyznać, bo jestem po drugiej stronie politycznej, ale genialnie. Rozgrywa to genialnie. Hmm. Po prostu cały język dobrej zmiany to jest jakiś majstersztyk językowy, prawda? Bo on mówi tak, my, Prawo i Sprawiedliwość, chcemy tylko bezpieczeństwa naszych dzieci, naszych matek, naszych żon, tam, prawda? Naszej rodziny, a ci inni wydziwiają, prawda? Wydziwiają ci, którzy wymyślają kolejne płcie, wydziwiają ci, którzy nie zgadzają się na politykę węglową, wydziwia Unia Europejska, bo tak naprawdę nas doi i nakłada kary i tak dalej, i tak dalej. A my chcemy tylko dobrego. A teraz proszę zobaczyć, jakby idea dla mnie trochę dyskursu politycznego polega na tym, że każdy z nas tak naprawdę chce dobrego i chce bezpieczeństwa dla naszych najbliższych, tylko na swoich własnych warunkach. A PiS podkłada te warunki w bardzo jaskrawo, czarno-biały sposób. Myślę, że to generalnie jest coś, co się zadziało w ostatnim czasie nie tylko w PiSie. Widziałem wyniki, przynajmniej częściowe wtedy, wyniki badań socjologicznych pani profesor Fatygi, z której wynikało, to było takie badanie etnograficzne pokazujące różne takie oficjalne uroczystości w małych miejscowościach. I z nich wynikało, że to młodzież się wychowuje do dobra, do altruizmu i tak dalej, ale w ramach jakby swojego stada, prawda? Czyli mamy być miłi, ale dla swoich, czyli dla ludzi, którzy są tacy jak my, też są biali, też są Polakami. Prawdziwymi Polakami, tak, chrześcijanami, czy nawet katolikami, a jakby te uczucia, czy to ta chęć czynienia dobra na zewnątrz już jest trochę hamowana, czy jakby o niej nie ma mowy, prawda, że jeżeli ktoś jest innej religii, innej narodowości, to też mamy wobec niego jakieś powinności jako wobec człowieka. Ale proszę zobaczyć, że to jest ta, bo to, co wykorzystuje PiS, to jest ta nasza odwieczna potrzeba przynależności, prawda? Cudownie to pisał kiedyś o tym profesor Zygmunt Bauman w książce o wspólnocie, że każdy z nas potrzebuje przynależeć. I to jest oczywiste. Tylko, że ta przynależność kiedyś była rozumiana jako wspólnota ludzi, prawda? Ludzi, którzy się różnią, ale którzy mają jeden taki wspólny trzon, to były pewne wartości. Natomiast teraz, w momencie, kiedy doszło do takiej ogromnej polaryzacji politycznej w Polsce i no też PiS bardzo dobrze niestety rozumie, jak działa język, to proszę zobaczyć, że ten postulat bliskości i wspólnoty został wypełniony bardzo konkretnymi obrazami. Te obrazy pan już wymienił. To jest biały człowiek, to jest tradycyjna rodzina, to jest związek heteroseksualny, to są wartości chrześcijańskie i tak dalej. I teraz każda odmienność, która kiedyś w tym takim dyskursie liberalnym wiązała się z jakąś taką ciekawością, prawda, i próbą szukania wspólnego, teraz jest definiowana w języku jako zagrażająca. Prawda? Czyli zagraża nam ktoś nie tylko kto ma inny kolor skóry, ale zagraża nam na przykład ktoś, kto chciałby poszukać swojej tożsamości płciowej. I to jest dla mnie nieprawdopodobne. Także z jednej strony, no ja pracuję na uniwersytecie i my mamy taki postulat, jak Uniwersytet Jagielloński, używamy, przynajmniej ja bardzo pilnuję, żeby używać konstrukcji niebinarnych. I proszę sobie wyobrazić, że ja bardzo często słyszę, że osoby niebinarne zdziwiają. Zajęłyby się czymś poważnym, zajęłyby się normalną robotą, a nie wymyślały. Teraz wrzucenie
każdej inności, czy to związane jest z tożsamością płciową, czy z kolorem skóry, czy z wiarą, czy z, no w ogóle jakby z postrzeganiem świata, prawda, czy prounijnym, czy antyunijnym, jest definiowane przez Prawo i Sprawiedliwość, ale też przez Konfederację, jako zagrażające czemuś, jak mam takie słowo wytry, którego ja nienawidzę, a równocześnie dostrzegam jego siłę, zagrażające normalności. I to, że my chcemy tylko normalnej Polski, normalnej rodziny i tak dalej, to ta normalność przyciąga, bo normalność to jest taka obietnica. Jeżeli się wpiszesz w tą normalność, a możesz się wpisać, jeżeli spełniasz te warunki, które pan wymienił, to będziesz bezpieczny. Tak? Mhm. To my uzbroimy, to my przypilnujemy granice, wybudujemy mury, zabezpieczymy nasze interesy i ani Unia Europejska, ani Putin, nie wiem, środowiska różnego typu nam tego nie zabiorą, tej normalności. Mhm. Więc tam jest taka tęsknota i teraz proszę zobaczyć, im bardziej ktoś ma takie poczucie zewnątrzsterowności i mniejsze ma poczucie własnej sprawczości, na przykład, nie wiem, jest średnio wydolny finansowo, nie ma takiego poczucia przynależności do tego świata, nie nadąża za techniką i tak dalej, tym bardziej czuje lęk przed wykluczeniem. W związku z tym trzyma się tego, co może. Koloru skóry, wiary, przodków, tak? I teraz jeszcze tego mitu takiego naszego narodowego, prawda? To powstanie warszawskie, ten taki mit ułana, no my zawsze, prawda, ci dobrzy. To prawda. Jakby mamy już tą polaryzację zbudowaną, prawda, na tych generalnie naszych normalnych i tych różnego rodzaju innych. Wygląda na to, że te dwa główne ugrupowania rzeczywiście w tej kampanii wyborczej postawiły po pierwsze na właśnie tą polaryzację, czyli generalną polaryzację, bo akurat Koalicja Obywatelska na polaryzację nieco inną. Natomiast no też wszystkie postawiły na emocje i przyglądając się szczególnie kampanii PiS-u, to tam jak popatrzeć na cytaty, zwłaszcza skierowane w stronę Donalda Tuska, no widać, że te emocje negatywne już buzują do maksimum. Słyszymy, że to jest ten ryży, szkodnik, zdrajca. Tak, Herr Tusk, tak, szata. Niemiec, für Deutschland, prawda? Czyli takie totalne wykluczenie w ogóle poza wspólnotę międzynarodową, dehumanizacja, no już trudno się dalej posunąć. Tak, a teraz zobaczmy, co się dzieje językowo. Chodzi o to, żeby językowo używając różnych określeń, na przykład Herr Tusk, prawda, kiedyś ten dziadek z Wehrmachtu, ryży, i no te, które pan wymienił, chodzi o to, żeby do pana Donalda Tuska przylepić etykietki, które budzą w nas obcość. Mm. Nie? I teraz jakby, bo wie pan, taki postulat, żeby kampania była merytoryczna, a nie emocjonalna, jest dla mnie iluzją, jest dla mnie mrzonką. No wiemy, jak działają emocje i de facto głosujemy emocjami. No po prostu tak jest, tak jesteśmy skonstruowani. Natomiast jedynym narzędziem, żeby tymi emocjami potrafić zarządzać, to jest rozumieć mechanizmy propagandy, mechanizmy manipulacji językowej i tak dalej. Teraz jak sobie przypatrzymy się temu, choćby co dzieje się do pana Donalda Tuska, w stosunku do Donalda Tuska, no to mamy człowieka, który był do tej pory bardzo mocno twarzą, prawda, nurtu społecznego, bardzo mocno nurtu otwartego, proeuropejskiego, otwartego na świat, na dialog, ale też, zobaczmy, inteligenckiego. Tak? I teraz w momencie, kiedy na zdjęcie Donalda Tuska przylepia się różnego typu słowa, etykietki, albo robi się memy, no bo też pamiętajmy o tych memach różnego typu, które są teraz jednak bardzo silnym środkiem przekazu, bo one, wie pan, karmią nasze myślenie obrazowe, prawda? No to teraz nawet jak ktoś racjonalnie mówi, dobra, ale właśnie o co im z tym Tuskiem chodzi, to w tym takim ośrodku naszej oceny plus minus, im więcej tych określeń na minus, tym w pewnym momencie po prostu no, człowiek może mieć minus. Czyli ilość przechodzi w jakość w takiej komunikacji społecznej, tak? Nawet nie ilość, tylko trafność. Aha. No bo jeżeli pan na przykład ma odbiorcę, wyborcę, który jest bardzo głęboko wierzący, tutaj to jest wierzący, czy przynależny do odłamu kościoła związanego z Radiem Maryja, prawda? Czyli takiego kościoła bardzo emocjonalnego, czarno-białego, tak? Takiego, jak ja sobie nazywam, kościoła, który jest kropką, a nie pytaniem. No to w momencie, kiedy pan ma wyborcę, który potrzebuje wiedzieć, czy jest w prawo, czy w lewo i mówi mu się, że Donald Tusk jest szatanem,
no to w tej szufladce wiary religijnej nie ma pan bardziej negatywnego określenia. No nie ma. Ale to znaczy, że ta szufladka powinien, czy że tak powiem, ta etykietka bardziej powinna pasować do szufladki w głowie odbiorcy, a nie do realnych cech tego desygnatu, czyli tej osoby, o której mówimy, tak? Dokładnie tak. Czyli patrzymy sobie, jaka grupa docelowa, które szufladki ma w tej dużej hierarchii wartości, prawda? No i właśnie, jeżeli na przykład teraz od kilku lat bardzo mocno promowany jest taki nurt patriotyczno-narodowy, no to proszę zobaczyć, że w momencie, kiedy się daje Herr Tusk i później, kiedy twarzą Unii Europejskiej przez kilka lat była Angela Merkel, no to nagle szufladka z napisem Niemcy, niemieckość jest minus. A bardzo ciekawe, ponieważ szufladka z napisem Putin też jest minus. Ona w tej kampanii prawie się nie pojawia. No troszkę. Okej, mówi się prorosyjski, tak? Tak, troszkę. Ale tego nie jest. Wykorzystuje. No ale proszę zobaczyć, wykorzystuje się szufladkę prorosyjski. Ale gdybyśmy, tak nie badałam statystycznie, trzeba by zapytać socjologów, ale gdybyśmy popatrzyli, czy twarz Putina była wykorzystywana w tej kampanii, to przynajmniej w mojej takiej obserwacji, no nie było aż tak, ona też ma minus. Może nie ogląda pani wystarczająco dużo wiadomości TVP, tam zdjęcie Tuska z Putinem potrafiło się pojawić w jednym programie bodajże 13 razy. Ach, to może troski o swoje zdrowie. To w takim razie dobrze, to wycofuję to. To w takim razie ta argumentacja idzie w tło. Natomiast tak czy siak, jak to działa? Działa to w ten sposób. Mamy grupę docelową i patrzymy, jaką ma hierarchię wartości, czyli mówiąc metaforą, jakie szufladki tam są, prawda? Czyli gdzie jest plusik, gdzie jest minusik. I teraz jeżeli mamy wyborcę, który wiemy, że jest wyborcą wierzącym, słuchaczem Radia Maria, no to wiemy, że jest plusik na wartości chrześcijańskie czy katolickie. Wiemy, że jest plus na pewnego typu narrację, natomiast jest minus bardzo mocny na przykład na narracje takie bardziej złożone, na przykład stosunek Polaków do narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej. I teraz to, co dla mnie jest nieprawdopodobne, kiedy się przyglądamy z panią profesor Zdrą Tabakowską tym wyborom, bo bardzo się językowo przyglądamy też pytaniom referendalnym, to widzimy, że w momencie, gdzie pojawia się temat bardziej złożony, umówmy się, kryzys uchodźczy na świecie jest tematem ogromnie trudnym i nie ma jednej odpowiedzi, to natychmiast, kiedy się pojawia pewna złożoność tematyczna, to natychmiast, co robi na przykład Prawo i Sprawiedliwość, nakłada bardzo jasną, czarno-białą mapkę i mówi, ten dobry, ten zły, a jeżeli im bardziej się czujesz zagubiony odbiorco czy wyborco w temacie, tym bardziej nam zaufaj, bo my ci powiemy. I ja myślę, że to jest to, czego chyba pan zaczął na początku, o tej takiej autorytarności narracji. Tam jest narracja bardzo prosta. Tam jest taka narracja, prawda, Jarosław Kaczyński jako ten mądry, dobry ojciec, który wskaże dziadkom, co jest dobre, co jest złe, tylko mu zaufajmy. Kolejne ciekawe pytanie związane z komunikacją w tej kampanii dotyczy tego, że jak to jest, że z jednej strony to takie obrzucanie tymi minusami, o których pani mówiła przed chwilą, no, potrafi być skuteczne wobec, nie wiem, Donalda Tuska na przykład, natomiast w drugą stronę nie działa, prawda? Wygląda na to, jakby wyborcy PiSu byli na to impregnowani. Przemysław Sadura i Sławomir Sierakowski mówili, że to z tego powodu, że elektorat PiSu składa się z takich dwóch segmentów. Jeden segment to taki elektorat fanatyczny, który zachowuje się jak kibice piłkarscy, czyli po prostu nie przyjmuje do wiadomości, że coś z ich drużyną mogło być nie tak i to na pewno muszą być kłamstwa. A druga część to są tak zwani wyborcy cyniczni, którzy generalnie z powodów, no głównie materialnych, głosują na tą partię, będąc o niej jak najgorszego zdania. Więc nawet jeżeli się powie, że właśnie jedna, druga, trzecia afera wybuchła w PiSie, to ci ludzie wzruszają ramionami i mówią, co z tego, dopóki dostaję pieniądze, dopóty będę na nich głosował. Jak pani myśli, czy właśnie takie mechanizmy działają, czy jest jeszcze coś innego? Ja bym się tam jeszcze doszukała czegoś głębiej, bo ten wyborca cyniczny, ja wiem, że pamiętam te teksty, o których pan mówił, natomiast dla mnie, jak przysłuchuję się językowi ludzi, to ich nie jest aż tak dużo, jak niektórzy sądzą. Ja bym bardziej szukała tej impregnacji w tym, że PiS bardzo długo, ja to widziałam w czasie pandemii, przygotowywał swoich wyborców na to, że będą atakowani. To szczególnie widać w kazaniach kościelnych. Na przykład, będą mówili wam, że
szczepionka jest dobra, a tak naprawdę to. I tam, jak ja się językowo przysłuchuję, tam jest taka podwójna narracja. I teraz siła tej narracji polega na tym, że jeżeli ja teraz panu powiem, wie pan, jak dzisiaj pan pójdzie do lekarza, to lekarz panu powie, proszę się szczepić, ale tak naprawdę on ma 20% od każdej szczepionki i sobie pojedzie na wakacje na Hawaje. I pan później idzie do lekarza i słyszy ten argument, proszę się szczepić, ale go pan wcześniej usłyszał ode mnie, to w panu się rodzi takie poczucie wspólnoty ze mną, prawda? A nie jestem taki głupi, żeby się nabrać. No tak. Nie? I ja mam wrażenie, że ten mechanizm, bo ja obserwuję właśnie takie, czego niestety nie robi właśnie na przykład Koalicja Obywatelska. Nie przygotowuje obywateli na, no bo wyborcom się wydaje, że to jest niemożliwe, żeby mieć argument pod tytułem Hertus. Tak? No to jest tak głupie, że aż głupie. Czyli ja mam takie wrażenie, że jednak ta strona związana z dawną Platformą, jakby jak coś uważa za głupie, to to lekceważy. Natomiast dla PiSu nie ma czegoś takiego jak głupi komunikat. Każdy komunikat jest zagrażający. W związku z tym, na czym on polega? Na czym polega przejmowanie władzy w języku? Na tym, że ja panu wyprzedzę pan argument i powiem, na przykład pan przychodzi, a ja mówię, zaraz pan mi powie, że palenie szkodzi. Ja i tak zapalę. Nie? I proszę zobaczyć, pan teraz, jak zaraz pan powie do mnie, ale proszę nie palić, bo palenie szkodzi, to ja, a tu cię mam. No tak. I to w języku nieprawdopodobnie słychać, prawda? Ja mieszkam na wsi podkrakowskiej i też mam kontakt, powiedzmy, z wyborcami, no u nas głównie wygrywa niestety Prawo i Sprawiedliwość. I w tych rozmowach ja bardzo często słyszę, na przykład, a pani Małgosiu, pewno pani tam na uczelni mówi, niech pani nie będzie taka głupia, nie? Więc ta wspólnota budowana jest, bym właśnie powiedziała, my wiemy lepiej. Tam takim słówkiem, kluczem jest taki modulant naprawdę, prawda? Czyli oni ci mówią, nie wiem, jest tam, nie wiem, węgiel, prawda, szkodzi ekologii, a tak naprawdę to już wyprodukowali samochody elektryczne oczywiście w Niemczech i chcą na tym zarobić, tak? A mówią ci, że troszczą się o świat, nie? I ten taki walec, niestety teraz uruchomiony w kierunku Unii Europejskiej, on powolutku, ale bardzo konsekwentnie się toczy, nie? Zresztą to jest taki jeden z podstawowych elementów jakby powstawania różnego rodzaju teorii spiskowych, że osoby, które są ich nośnikami, mają przekonanie właśnie, że one są lepiej poinformowane od całej reszty społeczeństwa, że one wiedzą coś, czego nikt inny nie wie i tą wiedzą się dzielą, co im daje takie poczucie prestiżu, prawda? Ja wiem więcej od was, więc teraz się podzielę z wami tą wiedzą, jestem ten mądrzejszy. Pan mówi prestiżu, ja bym powiedziała też nadsprawczości, bo to w języku tą nadsprawczość widać. I ją bardzo widać, nawet pan teraz mówi takim, proszę zobaczyć, pozornie logicznie zbędnym zaimkiem ja wiem lepiej. No bo jeżeli polszczyzna jest tak zbudowana, że wystarczy powiedzieć, słuchaj, wiem lepiej, tak, wystarczy czasownik. Więc jeżeli nagle ja słyszę u kogoś ten zaimek, który się wydaje bez sensu, ale on zawsze po coś jest, to ja tam słyszę taki lęk, że jeżeli ja sobie nie nadam tej ważności przez ja wiem lepiej, to gdzieś się poczuję nieważna. Mnie tutaj bardzo, powiem panu, przekonuje to, o czym pisze Noam Harari chyba w 21 lekcjach na XXI wiek, jeżeli dobrze kojarzę, któryś z tych trzech tomów swoich, o tym, że XXI wiek to jest wiek utraty ważności. I teraz, jeżeli człowiek przestaje się czuć potrzebny, prawda, i że jeszcze jak w XX wieku było tak, że maszyny nas wyręczały w powiem, takich fizycznych czynnościach, tak? Nie, w kopalniach, w domach i tak dalej. Tak proszę zobaczyć, w XXI wieku maszyny powoli przyjmują nasze funkcje poznawcze. To algorytm wie lepiej, Spotify wie lepiej, czego ja chcę posłuchać niż ja sama. Tak? I teraz nagle może się okazać, że cała rzesza ludzi przeżywa taki lęk przed utratą ważności. Nie będę już potrzebny do niczego. No, właściwie to ja nie jestem już potrzebny do niczego, tak? No bo algorytm za mnie, nie? I teraz w momencie, kiedy mamy taki społeczny, bardzo silną poczucie utraty nie tylko ważności, ale też lęk przed wykluczeniem z rynku pracy, prawda? No to wszelkie dyskursy, które obiecują tą nadsprawczość, które powiedzą, ale słuchaj, ja ci powiem, jak przetrwać, prawda? Nie wiem, nie szczep się, albo nie wiem... głosuj za nami, albo no tutaj też możemy pewnie, jakbyśmy poszukali, dużo takich absurdów wymyśleć. Innymi słowy, dyskursy, które proponują bardzo taką fundamentalistyczną narrację, czarno-białą, to są dyskursy, które ci powiedzą, ja ci nadam ważność, bo ja ci dam porządek w strukturze. Mhm. Struktura jest prosta. Każda poronienie może być aborcją, tak?
Każde, nie wiem, powiedzenie, że Polacy, nie wiem, nie pomogli osobie pochodzenia żydowskiego jest tak naprawdę oskarżeniem, bo my wszyscy sprawiedliwi wśród narodów świata. Nie? Każda osoba, która mówi, że właściwie nie wie, jaką ma tożsamość płciową, albo na przykład chce zawrzeć związek homoseksualny, chce zniszczyć polską rodzinę. Nie? I tam mamy cały czas te kwantyfikatory, każdy i wszyscy. Mhm. No tak, to bardzo skuteczne. I kiedy pan nagle widzi, prawda, ogłoszenie pod tytułem strefa wolna od LGBT, to jest tak jakby strefa wolna od zarazy, prawda? Tam jest bardzo silna taka metafora. My wiemy, jak się obronić. Proszę zobaczyć, że to, co w tym języku pisowskim jest traktowane jako zagrażające, na przykład ta nieprawdopodobna, nieludzka wręcz homofobia, ona mówi, my mamy narzędzia i my tak znowu naprawdę wiemy, jak ochronić prawdziwą polską rodzinę przed tym, żeby w przedszkolu dzieci nie były uczone masturbacji. Nie wiem, czy pan pamięta ten absurd. Tak, taki tak, był, tak, tak, tak. Mhm. Prawda? Albo żeby dzieciom w podstawówkach nie rozdawać, nie wiem, pigułek poronnych, tak? Mhm. My wiemy, jak to zrobić, da? I teraz proszę zobaczyć, tam jest bardzo często, my chcemy tak naprawdę, szanujemy człowieka, ale zagrożenie jest tak duże, że nie ma innego wyjścia jak. I to też bardzo widać w języku, tam są takie rzeczowniki masowe, prawda? Proszę zobaczyć, nie strefa wolna od osób homoseksualnych, tylko tam ma pan taki rzeczownik, prawda, kolektywny, LGBT, nie wiadomo co to jest, prawda? To jest jakaś ogromna, niezdefiniowana masa, która zagraża prawdziwej polskiej rodzinie. Teraz mamy bardzo mocne antyukraińskie też w języku takie, no bym powiedziała, nacjonalistyczne tendencje. Oni zabierają naszą pracę. Mm. I teraz proszę zobaczyć znowu, i teraz, jak to jest wykorzystywane w kampanii, no bo o tym mieliśmy rozmawiać w kampanii wyborczej. Znowu jest pokazany filmik, który wczoraj gdzieś zobaczyłam chyba na TikToku, prawda, że przyjeżdża matka z dzieckiem, które no bardzo takim malutkim, chorym, na SOR, tak, i słyszę, że będzie czekała ileś w kolejce, a osoba z kraju objętego działaniami wojennymi wchodzi bez kolejki. Uh-huh. Prawda? No tak. Po czym jest nazwa partii, która mówi, my to zmienimy. Przykro nam, że jest za granicą wojna, ale najważniejsze są nasze dzieci, my, nasze przetrwanie. I proszę zobaczyć, to jest tak emocjonalne, że ktokolwiek, nie wiem, kto, no nie musi mieć dzieci, żeby to zadziałało, prawda? Oczywiście. Zresztą taki, no to widać, że to wzrasta nam ziarno zasiane przez rosyjską dezinformację, która była bardzo mocno obecna tuż po wybuchu wojny i szła właśnie w tym kierunku, że obecność Ukraińcom zabiera nam to czy tamto. Nawet była taka narracja, że kobiety powinny się bronić przed Ukrainkami, bo one będą zabierać Polkom kandydatów na mężów, prawda? Bo są... Tak, ale wie pan, bo to było to absurdalne, dopóki ja nie zobaczyłam na TikToku filmików, gdzie dziewczyny, no ja nie jestem w stanie, nie znam ukraińskiego, stwierdzić, czy to były Ukrainki, czy nie, ale bardzo atrakcyjnie ubrane, mówiły, przyszłyśmy ci tu zabrać mężów. Pomyślałam sobie, wie pan, bo to jest TikTok, prawda? Tak. To jest kanał, do którego, który dociera do odbiorcy, powiedzmy, nie wiem, nastoletniego do 25 roku życia głównie, tak? I te dziewczyny były śliczne, wymalowane, zadbane i tak dalej. No i teraz, no wie pan, to wygląda jak realne. Ja nie wiem, kto to robił, nie szukałam, tak, ale bo jak pan mówi, Ukrainki przyjdą, zabiorą wam męża, to brzmi to, jakby to było gdzieś out, poza moim światem. Tak, no ale teraz wyobrażam sobie, że jest nastolatka, która, nie wiem, na przykład zmaga się z różnymi kryzysami dotyczącymi swojej atrakcyjności fizycznej i widzi filmik, na którym przefiltrowana, piękna, młoda dziewczyna mówi, zabiorę ci chłopaka. No to wie pan, to uderza w sam trzon naszej tożsamości. No i jest też skuteczne. Chciałbym przejść trochę na drugą stronę, bo z jednej strony, patrząc na tą główną partię opozycyjną, Donald Tusk też podkręca tą polaryzację i emocje. Jest taki silny przekaz antypisowski, ale z drugiej strony tam są jakby dwie takie próby przełamania tego, jak oglądam wiece Donalda Tuska komunikacyjne. Pierwsze to, że on na każdym wiecu powtarza, że nawet wyborcy PiS powinni dostrzec, że, albo właśnie szczególnie chrześcijanie powinni zauważyć, że. To jest taka pierwsza próba jakby dotarcia do tych wyborców, którzy no przynajmniej w jakimś stopniu są związane z tym drugim obozem. A druga rzecz, to też trochę przypomina mi czas pierwszego rządu Tuska, kiedy mówił o tej polityce miłości. Teraz też na koniec każdego wiecu powtarza, że jak ktoś nie kocha innych ludzi, czy nie kocha kogoś, to nie może sprawować władzy. Pytanie, czy takie próby robienia wyłomów w tej polaryzacji, to one mają sens? Są skuteczne, czy nie? Naprawdę użył tego modulantu nawet? Jeśli chodzi nawet o... Nawet wyborca PiS-u, tam było takie sformułowanie?
W sensie, że nawet wyborca PiSu powinien dostrzec, że ta partia robi to czy tamto, prawda? Czyli w tym sensie nawet... Że zobaczcie, to słówko nawet jest bardzo wykluczające. Nie? Bo to jest... są takie maleńkie słówka, one się nazywają modulanty, które mają ogromny taki zasięg znaczeniowy. Dobrze, to ja, że tak powiem, nie potwierdzam tego na 100%, czy to słowo nawet to jest... tak przytrzymałam się, bo gdybyśmy mieli przykład. Ale załóżmy, że tego typu retoryka jest, bo jeżeli tam nie będzie nawet, to mogłoby tylko, nie wiem, choćby ty, wyborco PiSu. Ale gdyby nawet było nawet, chodzi mi o mechanizm. Proszę zobaczyć, bo tam jest taki problem, że ja to słyszę językowo, że Donald Tusk z jednej strony próbuje dać ważność odbiorcom innych partii niż swoim wyborcom, prawda, mówiąc nawet odbiorca PiSu, ale tam w tle jest taka deprecjacja. Czyli nawet ktoś tak, nie wiem, niewykształcony, nierozumiejący i tak dalej, zauważy, że... Nie no, ja to odebrałem bardziej, że nawet ktoś, kto jakby wierzy tej partii i na nią zagłosował, w tym sensie, że osoba, która będąca jest zwolennikiem tej partii, nawet ona powinna zobaczyć, że ta partia robi rzeczy, które są no niedopuszczalne. No tak, i natychmiast wtedy słyszę kontrargument, który mówi, no człowiek nie jest doskonały i tak dalej. Bo proszę zobaczyć, to jest taka próba retoryki merytorycznej. Mhm. Tak? Czyli on przychodzi do mnie i mówi, nie wiem, zobacz, moi kumple są tacy fajni, a ja mówię, no niby są tacy fajni, a zobacz, nie wiem, palili papierosy pod szkołą. Nie wymyślam teraz, taki trywialny przykład, chodzi mi o mechanizm. I teraz proszę zobaczyć, im bardziej pan emocjonalnie ma zbudowaną z nimi wspólnotę, tym bardziej pan się będzie z nimi czuł lojalny. Nie? Bo chodzi mi o to, że mam takie wrażenie, że językowo Donald Tusk nie docenia siły emocjonalności języka. To znaczy, że w momencie, kiedy ktoś ma... My mamy zawsze, każdy z nas, dwie podstawowe potrzeby. Potrzebę przynależności i potrzebę indywidualności, czyli ja i my. I one są nieustalone. Są sytuacje, kiedy bardziej potrzebujemy być we wspólnocie my, a są sytuacje, kiedy bardziej potrzebujemy się czuć ja, indywidualnie. I tak to działa. I teraz kampanie wyborcze są po to, żeby jakby wrzucić nas w pewien język potrzeby my. Czyli my myślimy podobnie, my chcemy zreformować polską szkołę, chcemy odsunąć Czarnka i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeżeli ja jako wyborca słyszę, że ktoś myśli podobnie jak ja, no to logika jest taka, że idę zagłosować, nie? Natomiast w momencie, kiedy ja już się przekonam i dokonam tego wysiłku poznawczego, żeby powiedzieć, dobra, to ja idę i głosuję na partię X, a pan przychodzi i mówi mu, słuchaj, ale oni wcale nie są tacy idealni, to proszę zobaczyć, psychologia społeczna nam powie, że prawdopodobnie pan mnie jeszcze bardziej utwierdzi w tym, żebym się trzymała tej mojej wspólnoty. I powiem, wiesz co, może moi są nieidealni, ale to lepiej popatrz na swoich. No to może to jest rzeczywiście chwyt retoryczny skierowany bardziej na utwardzenie swoich zwolenników. Chciałem zapytać, bo na tym tle tych emocji i tej polaryzacji, myślę, że tutaj tkwi sekret, co się stało, że na przykład Trzecia Droga utraciła prawie połowę swojego poparcia z początku kampanii, bo to były takie ugrupowania, które starały się wykreować na takie właśnie pozostające poza sporem i takie merytoryczne, no co jakby... Nie w tej kampanii. Tak, że w tej kampanii ludzie przestali, znaczy stracili nimi zainteresowanie, o tak. Tak, bo proszę zobaczyć, ta kampania jest tak nieprawdopodobna. Jeżeli ludzie wychodzą na ulicę, a w tamten weekend w Krakowie wyszli i byli pod kinem, gdzie prezentowano wiadomy film, jeżeli to już idzie w działanie, bo rozumiem, że też trochę o tym mamy rozmawiać, na ile język ma rzeczywisty wpływ na działanie, a ludzie już wychodzą na ulicę, działają, tak? Strajk kobiet nie był tak dawno. I jakby też wolne sądy, wychodzenie na ulicę i tak dalej. Czyli mamy już działanie, to w tym momencie my patrzymy plus albo minus. Tak? I teraz te partie, które próbują wejść jako te partie takiego bycia poza sporem, takimi neutralnymi, gdyby emocjonalność była mniejsza, to one byłyby propozycją. Natomiast tutaj proszę zobaczyć, że mamy bardzo silną metaforę walki i wojny. I jest przeciwników, jest dwóch. Nie? I teraz jeżeli te partie próbują powiedzieć, my jesteśmy trzeci, my chcemy być z boku, to niestety w moim przekonaniu, jak przyglądam się językowo, tam retoryka merytoryczna uruchamia skojarzenie ze słabością, a nie siłą. Mhm. Gdyby ona, znowu,
przytaczała retorykę tych partii dużych i ją rozkładała na czynniki pierwsze, czyli trochę to, o czym mówiliśmy przy okazji antyszczepionkowców, prawda? I tych zwolenników spiskowych. Ale gdyby, bo, wie pan, gdyby ludzie doceniali siłę języka i powiedzieli, słuchaj, mówisz tak i tak, no to popatrzmy coś w twoim języku, to wtedy w momencie, kiedy rozumiemy, jak działa język, to trochę przejmujemy nad nim władzę, a przynajmniej nim zarządzamy. Natomiast kiedy ja próbuję na przykład zaistnieć kosztem pana, odsuwając pana na bok i pana język, to ten język zostaje. No właśnie, ja to chciałem się zapytać, bo zmierzamy już powoli do końca naszej rozmowy w ostatnim pytaniu. To znaczy, że no, 15 października te wybory się odbędą. To już jest bardzo niedługo. No i pytanie brzmi, co z tymi tak mocno rozkręconymi emocjami, co z tym językiem? Czy my z tym zostaniemy? Czy ktoś powoła jakiś rząd? Zaczniemy wracać do normalnego życia? I co dalej? Czy te emocje da się jakoś wygasić? Czy to jest tak jak z puszką Pandory, że to, co raz z niej wyleci, no to zatruje nasze życie na bardzo długi, późniejszy czas? Ja bym, panie redaktorze, powiedziała odwrotnie. Spotkajmy się po wyborach i zobaczmy, co się stało, bo ja rozumiem, że pan mnie pyta o pewne przewidywania, które mogę mieć, obserwując poprzednie wybory, ale ja tak emocjonalnych wyborów czarno-białych nie pamiętam. A poza tym proszę zobaczyć, że wydarzenia, które się dzieją, choćby bliskość wojny, ale nie tylko bliskość wojny, ale bliskość wojny, realność wojny, czy realność pewnych wydarzeń, ona te emocje pokręcać będzie. Więc ja się bardziej spodziewam tego, że no, zobaczymy oczywiście, jaki będzie wynik wyborów, ale nie spodziewam się na pewno wyciszenia, zwłaszcza, że też no, zmierzamy z ogromnym się kryzysem, prawda, ekonomicznym w Polsce. I teraz w momencie, kiedy ten kryzys ekonomiczny jest, zaraz przyjdą rachunki za gaz, prąd i tak dalej. I podwyżki na stacjach benzynowych, tak nieuchronnie. Na stacjach benzynowych, ale też prąd nam, prawda? I teraz zobaczyć, na razie póki było lato, jeszcze na przykład nie czuliśmy kosztów ogrzewania. Natomiast kiedy przyjdą te pierwsze kolosalne rachunki za ogrzewanie, znowu te emocje urosną, a dyskurs polityczny je zawładnie. Teraz ci, którzy będą u władzy, będą oczywiście winni, nie? Więc ja się bardziej spodziewam niestety narastania emocji. Też nie zdziwię się, jak ludzie wyjdą na ulicę. Nie zdziwiłam się, że wyszli teraz w weekend w Krakowie. Tam doszło do starcia pod kinem. Dlatego, że te słowa, znaczy ja może powiem jako osoba języka. Słowa już nie udźwigną więcej emocji. Słowa już są tak rozkręcone i są tak mocne, że tu już nie mamy gdzie dalej pójść. Więc życzyłabym sobie Polski, w której to wszystko, jakby emocje opadną i zaczniemy działać, ale niestety trochę to widzę czarno, to znaczy zbliża się zima, zaraz zbliżają się też, no bo zobaczymy, zaraz polska szkoła niestety też no pokaże swoje emocje, nie? No bo zaraz ten dyskurs dojdzie do władzy, do głosu, prawda? Był dramat polskiej szkoły. Zaraz dojdą raporty zdrowia psychicznego młodych ludzi. I to wszystko uruchamia ogromne emocje. I więc ja się nie spodziewam, że po wyborach te emocje, że będzie taki moment, wie pan, gdzie siądziemy do pracy. Bardziej się spodziewam właśnie tego, że rozkręcony dyskurs polityczny jeszcze będzie się nasilał. Nie wiem jak, bo językowo środków już powoli brakuje. Może będą kolejne obszary tematyczne. No, zobaczymy. Kończymy taką dosyć czarną przepowiednią, czy czarną nutą. Mamy 2 tygodnie do wyborów. Zobaczymy, co będzie po nich dalej. A może inaczej zakończę, nie? Bo ja bym, to może ja spróbuję taką puentę dać bardziej pozytywną, dobrze? Dobrze. No bo to, czym ja się zajmuję w języku, przede wszystkim to sprawczością i zewnątrzsterownością, nie? Czyli patrzę się, na ile człowiek, który do mnie mówi, czy z którym rozmawiam, czuje, że ma wpływ na życie, a kiedy czuje, że to świat za niego decyduje. Na przykład, prawda, politycy, ChatGPT, czy rozkręcone wojny, tak? I teraz sobie myślę, że to jest tak, że to, o czym, jak się możemy zatroszczyć o siebie jako obywatele, no to właśnie wziąć odpowiedzialność, tak? I samo pójście na wybory będzie oznaczało, ja jestem in, czyli jestem wewnątrz wspólnoty, z wszelkimi konsekwencjami. Natomiast w momencie, kiedy pozwolę sobie na zewnątrz sterowność, to wówczas ten poziom frustracji i poczucie, że jestem nieważna, będzie rósł. Więc może od nich puentą będzie idźmy na wybory, żeby nasze poczucie sprawczości rosło, a co się wydarzy, to ja nie jestem od przewidywania, ja jestem od słuchania języka i patrzenia, co z tego wynika. O, przez taką puentą, panie redaktorze, możemy zostać 2 tygodnie przed wyborami?
Bardzo dobra puenta. Moją gościnią była dr Małgorzata Majewska z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję i widzimy się przy urnach wszyscy 15 października. A ja już zapraszam Państwa na kolejny podcast Tygodnika Polityka, temat tygodnia. Jak zwykle za tydzień. Dziękuję i do usłyszenia. To już będzie tydzień przedwyborczy. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia. Cieszymy się, że słuchasz naszych podcastów. Powstają one m.in. dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Dołącz do grona naszych subskrybentów, aby słuchać tekstów z polityki w wersji audio oraz mieć pełny dostęp do tygodnika i jego wydań specjalnych. Szczegóły na polityka.pl.